Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 6, wyruszam na wykopki. Dzisiaj jadę na pole do Matcza. Pierwszy sygnał. I chyba monetka z PRL-u wyszła. Tak, 50 groszy z PRL-u. Ale po 5 metrach na polu, które przeszedłem, moneta to dobry znak. Czuję, że coś dzisiaj fajnego wyjdzie. I wyszła chyba kolejna monetka. Zaraz zobaczymy, co to jest. No, chyba coś nowszego. Tak, 98 rok. 5 groszy współczesny. Ale już jest druga moneta. Trochę kapie. Ale mam nadzieję, że to jest przejściowy jakiś deszczyk. Trzeci fajny sygnał. I wyszedł jakiś guziczek. Zobaczymy, czy cały. Oj, chyba nie. Trochę wieje, jak słyszycie. Ale jest no, znacznie lepiej jak tydzień temu. Niestety nie jest cały ten guzik. Ciekawe, czy coś będzie widać na nim. Nic. Czysty. Jest coś zielonego w tej grudce, jak widzicie. Zaraz zobaczymy, czy to monetka, czy to guzik. Monetka. A, chyba kopiejka to będzie. Tak, jedna kopiejka. A rok 1903 rok. Jedna kopiejka. No, jeszcze nie zrobiłem całej długości pola, a już mam 3 monety. No, jest ok. I wyszło coś zielonego. Na samym początku myślałem, że to jest guzik, ale to jednak chyba nie był guziczek. Tak mi się wydaje, że może to być jakiś element od fajki. Coś takiego. Dobra, szukam dalej. Jest kolejna moneta. Dosyć spora. Może uda się zidentyfikować, co to jest za monetka. Z tej strony nie kojarzę. Tutaj też słabo widać. To chyba będą jakieś kopiejki. Jest taka wygięta łuseczka z mauzerka. A teraz wyszło coś takiego. Materiał mosiąc. Tutaj jakieś dwie dziureczki, 2 otwory. Może to był spust od jakiegoś, nie wiem, karabinu, bo na pewno nie pistoleta, bo to bardzo duże jest. Ja na częściach broni się nie znam, ale tak mi to wygląda. Nie wiem, może to jest od czegoś innego. Proszę bardzo. Jest kolejna moneta. znów jedna kopiejka, a rok 1900, a końcówka 8. Tak, 1908 rok, jedna kopiejka. Czyli kopijkowe pole. Już trzecia kopieja. Dobra, szukam dalej. Jest kolejna monetka. 5 groszy. A rok? Rok, dobrze widzę, 49. 5 groszy. Ładny kolorek na tej monetce. Ładna patynka. I jest pierwszy dzisiaj czubeczek ołowiany z naboju. Proszę bardzo. I jest kawałek łuseczki. Jest kolejna łuseczka od Mausera. Niestety znowu wygięta. Ptaszki ładnie śpiewają. Pogoda się troszeczkę poprawiła. Jest kolejny czubeczek od naboju. A teraz wyszedł taki pocisk ołowiany. Ale to jest coś całkiem innego, co zazwyczaj znajduję. Czyli nie pierwsza, druga wojna światowa, tylko coś starszego będzie. Może jakaś broń czarnoprochowa. Coś takiego. I wyszła kolejna monetka. Złotóweczka z PRL-u. I wyszła kolejna monetka. Jest złotóweczka z PRL-u. Proszę bardzo. Leży sobie monetka na wierzchu. Wykrywacz ją znalazł, ale nie muszę kopać. Sobie ją biorę. Kopiejki. Jak zwykle. Słoneczko prawie wyszło. Zobaczymy. Dwie kopiejki, 1901 rok. Super. Kolejna kopijeczka. No i tak wygląda tutaj okolica. Tam gdzieś jest za górką rzeka Buk. Tam miejscowość, a tu za polami gdzieś tam las jest w Matczy. I w tej grupce jest jakaś monetka. Zaraz zobaczymy co to będzie. Ładnie się odkleiła. Ciekawe co to jest. Widzę, że coś pisze. Rex na tym. Jakby to była twarz, tutaj, tak mi się wydaje, że to twarz, a tu orzeł dwugłowy, jedynka i jest kolejny czubeczek od naboju. I wyszła kolejna monetka, zaraz zobaczymy co to jest. Słoneczko na chwilę się znowu pojawiło. słabo widać. Ale chyba jedna druga kopiejki, tak mi się wydaje. Raczej to będzie na pewno. Jedna druga kopiejki, ale stan bardzo słaby. I trafiłem coś malutkiego. Zobaczymy, czy to monetka, czy to guzik. Monetka. Teraz zobaczymy, co to jest. O. Dziwne. Dziwne. Wygląda jak monetka, a z przodu ma taki krzyż. Ciekawe, co to może być. Krzyż. Z tyłu nic nie widać, z przodu. Jest krzyżyk jakiś. Ale co to może być, to wam nie powiem. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Wielkość coś takiego jak jedna druga kopiejki, może troszeczkę większe od boratynki. Ciekawy jestem, co to jest. No jeszcze w WKZ-cie martwią tym, co to jest, bo ja nie mam pojęcia. Może ktoś z was wie. Dobra, szukam dalej. I wyszedł jakiś guziczek z oczkiem, jak widzę nawet. Ale muszę do niego bardzo delikatnie, bo to chyba jakiś znowu guzik jest. Więc muszę się z nim delikatnie obchodzić. Żeby tutaj się nic nie uszkodziło. A niestety za wiele nie widać. Jest kolejna monetka. Tak mi się wydaje, że to krajcarek. Tym razem chyba w lepszym trochę stanie, chociaż... Tak, to jest to samo. Tylko że w lepszym stanie. No i dobra, jest krajcer. A tam w tle, jak widzicie, tam gdzieś pokazuje. A tam ze słupem widać bale takie. I wczoraj oglądałem film znajomych z kanału Wierzbicy Team, którzy prowadzą kanał na YouTubie taki typowo rolniczy. I chłopaki sobie właśnie tam gdzieś jeździli w tamtym rejonie. Pozdrawiam kolegów serdecznie. Link do ich kanału podam pod filmem. Kto ma ochotę pooglądać takie klimaty agro, to zapraszam do kolegów. A ja tymczasem szukam dalej. Może coś znajdę jeszcze. Ale już się coraz chłodniej robi. Dobra, jadę. I kolejny czubeczek od naboju. I teraz wyszła kolejna łuseczka. Jak widzicie sami, tutaj na polach całkiem inne fanty wychodzą, jak załóżmy w Białoskórach, czy nawet tutaj w Matczu, tylko że na łąkach. Tutaj raczej jakieś monety i guziki, a wiadomo, łąki to jakaś militarka. Ciekawe, co wyszło. O, czubeczek. Akurat kolejny. I jest następna łuseczka. Następna moneta. Zobaczymy, co to będzie. Raczej nic starego. Stawiam na jakiś PRL. Rok 1986. Nie wiem, ile to będzie. 2 zł, 5 zł. 5 zł. 86 rok. Mam kolejną monetę. Zobaczymy, co tym razem. Patrzę patrzę, coś pisze na tej monecie z tej strony, ale stan nie jest za super. Na ta strona w ogóle prawie nic nie widać. Przetrę tutaj troszeczkę materiał. O, coś starszego będzie. Nie wiem, czy to krajcary, czy... Ale chyba rok widzę. 1760. Albo mi się wydaje tylko. Tak, to chyba krajcary będą. I one tak niedaleko od siebie w sumie wszystkie wyszły, te krajcarki. W odległości, nie wiem, może 30-40 metrów. Tylko w tej części pola wychodzą. Tam bliżej drogi to nie spotykam ich, tylko tutaj. Czyli warto chodzić jeszcze po tym polu. Dzisiaj to nawet chyba połowy nie zrobię tego pola, bo duże jest, a już 16:30 chyba dochodzi. Dobra, szukam dalej. I jest kolejna monetka. Znów słoneczko się pokazało. Nawet fajnie jest na polu. Zmieniłem taktykę. Macham teraz lewą ręką, bo prawa mi wysiadła. Regeneruję się. Jedna długość lewą ręką, dwie długości teraz będą prawą, jak odpocznę. Bo już ręka mi wysiada, niestety. Cewka 15. 8 godzin już na polu. A przerwa tylko była krótka na zjedzenie 2 kanapeczek, więc no, ręka boli, nie powiem. To nie Deus, leciutki. No i co, chyba jest jedna kopiejka, tak. Ale stan słaby. Rocznika wam nie podam, bo sam nie widzę. Dobra, szukam dalej. Może coś jeszcze wyjdzie do zmroku. Jest jakiś guziczek. Zaraz zobaczymy, czy ma łóżko. Jest salutki, szczęście. Ciekawe, czy coś będzie widać na nim. Niestety nic. A szkoda. Ale jest kolejny guzior dzisiaj. Dobra. Szukam dalej, póki nie robi się ciemno. Jest monetka. Chyba widzę ją. O, tutaj. Zobaczymy, co to jest. Pewnie kopiejka. Tak, tutaj sporo tych. O, uciekła. No jest. To jest sporo tych kopiejek wychodzi. Rok. O, zaklejony. Może po umyciu będzie lepiej widać. Ale nie jest taka najgorsza. Dobra, szukam dalej. Jest następna monetka, ale niestety tylko PRL. Zemsta PRL-u ciąży nade mną. Dobra, szukam dalej jakichś lepszych monetek. I mam kolejną monetę. Ale nic na niej nie widzę. Ale tak mi się wydaje, że to było... Nie wiem, 20 groszy z drugiej RP. Ale ziemia to troszeczkę zjadła. Dobra, taki destrukt. I był fajny nożyk. Wiem nawet jaki to był nożyk, bo gdzieś taki posiadam. I jest kolejna moneta. Zobaczymy co to akurat wyszło. Słabo to widzę. Ojej. Ojej. Nie powiem wam co to za monetka. Naprawdę. Stan bardzo słaby. Może po umyciu coś się zobaczy, ale wątpię. Powoli będę kończył. Akurat pogoda się super na koniec dnia zrobiła. No, wystarczy na dzisiaj. Jeszcze do końca pola ze 100 metrów zostało. I będę kończył dzisiejsze wykopki. A za tydzień wrócę na to pole. Trzeba będzie je skończyć przed zasiewami. Dobra, ruszam dalej, może coś jeszcze będzie. Koniec na dzisiaj. Widzicie, słoneczko schowało się za chmurkę, a więc czas jechać do domu. Dobra, zapraszam wszystkich na podsumowanie. No hej, jestem już w domu. Jak widzicie, trochę tego udało mi się wykopać za 10 godzin. I zaczynamy podsumowanie. 3 guziczki, ale niestety nie ma żadnych wartościowych. Zatyczka od fajki, tak mi się wydaje, monety PRL. Tutaj moneta z drugiej RP, ale zjedzona strasznie. To wszystko to są kopiejeczki. Proszę bardzo. To są kopiejki. Jedna moneta krajcar. Myślałem, że któraś z tych to jeszcze krajcary, ale to jednak po umyciu okazało się, że to są kopiejki. Jeden krajcar. Odnośnie tego to nie jestem pewny w dalszym ciągu. Znajomi też nie wiedzą co to może być. Czy to jest moneta, czy jakiś guzik, może jakiś token. Nie mam pojęcia. Dobra, lecimy dalej. Tutaj taki pocisk. Prawdopodobnie z muszkietu jakiegoś, czy z jakiejś broni czarnoprochowej. To jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy, jak udało mi się teraz trafić. Tak mi się wydaje, że to może być spust z jakiejś broni, ale nie jestem pewny. Będę musiał poszukać w internetach. Może z czasem trafię na coś podobnego albo identycznego. Czubeczki od nabojów, łuseczki, ale to widzicie wszystko destrukty i kawałeczki łuseczek, czyli sam złom. I jakieś odłamki. I inne śmieci kolorowe. Żelastwo też jakieś wychodziło, jakiś tam nożyk i inne pierdoły, to nawet nie będę wam pokazywał, bo szkoda czasu, ale no przez 10 godzin to widzicie, że z samego kolorku wyszło sporo, a żelaza było drugie tyle, więc nakopałem się, ale dałem radę. Dobra, taki to był wyjazd. Kolejny w tamten rejon pewnie dopiero po świętach. A dzisiaj mam w planie po południu wyskoczyć sobie tutaj w Dysie na jakieś działeczki pod Lublinem. Zobaczymy co tutaj wyjdzie na tych poszukiwaniach. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć!